Siema, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Formuły 1 2015 Tryb Kariery. Dzisiaj, jak widzicie, jest dosyć słonecznie. Niespodziewanie problemowo miał w sesji kwalifikacyjnej Nico Rosberg, który jest widoczny w lewym lusterku, czyli jest za mną. To naprawdę jest dosyć ciekawa sytuacja. Przed nami są Red Bulle, Ferrari, oczywiście Lewis i tak dalej. Będziemy oczywiście tych zawodników starać się wyprzedzić. No i moi drodzy, rozpoczynamy wyścig w takim razie. Wybraliście w sumie taką kamerę, taka wam się najbardziej podoba, więc ja ją zostawiam jak na razie. No ale to nie jest najważniejsze. Startujemy do wyścigu, zobaczmy, jest i Toro Rosso, jest i bardzo ładnie wyglądający Red Bull. Zobaczymy, jak będzie wyglądać ten start. Moi drodzy, zbierzemy wszystkich ze strony, ależ wylatujemy za tor. To jest niesamowita historia, ale wjeżdżamy na tor po raz kolejny całkiem dobrze. Bardzo, bardzo ciasno się tu zrobiło. Jest pozycja numer 7, numer 8 jednak. No, z tyłu jest kwiat Perez, numer 7, my na pozycji numer 8. Wciskamy się tutaj pomiędzy kilku zawodników, bardzo wolno jechał Hulkenberg, a my tutaj jednak na pozycji numer 7. Tak więc, moi drodzy, nie wygląda ten start jakoś bardzo, bardzo źle. Muszę przyznać, że wygląda wręcz, powiedziałbym, całkiem sympatycznie. Zobaczymy, jak to będzie w dalszej części wyglądać. No, trzeba by przyznać, że Hulkenberg pojechał całkiem dobrze podczas tego startu. Zobaczymy, jak będzie wyglądać walka z przodu. Z tyłu jest nie kto inny jak Sergio Perez, więc moi drodzy, tak to właśnie wygląda. Wylecieliśmy dosyć konkretnie poza tor na pierwszym zakręcie, ale nie chciałem tam po prostu wylecieć jakoś, może nie tyle wylecieć, ale nie chciałem po prostu wjechać w innych zawodników. Hulkenberg, widzimy, że zbliżamy się do niego, prędkość nasza jest naprawdę całkiem sporawa, muszę przyznać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w dalszej części. No tutaj trzeba ewidentnie włączyć standardową mieszankę z przodu, także walka pomiędzy kilkoma zawodnikami, ogień, takie iskry lecące z samochodu Hulkenberga także ładnie wyglądają. Zobaczmy, jest i sam Sergio Perez, który no na pewno atakuje, nie odpuści. Mam nadzieję, że będzie to no tutaj nieudany atak tego zawodnika na zawodnika teamu Renault już w tym momencie. Z przodu widzimy walkę pomiędzy zawodnikami Ferrari. Jest i Daniel Kwiat, moi drodzy, jest i Daniel Kwiat. Bardzo agresywna walka, jest Rosberg gdzieś tam z tyłu, więc cały czas tutaj no, pokazujemy się tym zawodnikom w sumie w lusterkach i jesteśmy bardzo blisko. Drugie kółko, tych kółek jest aż 14, więc sporo tych kółek jest. Oj, widzimy, że bardzo blisko Kwiat, no to nie było bezpieczne, muszę przyznać. Bardzo blisko Daniel Kwiat, więc ten zawodnik no tutaj no jednak poradził sobie z zawodnikiem Renault. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc Renault nie jest aż tak szybkie jak chociażby właśnie Red Bull, i to na pewno jest no taki minus, który powoduje, że ja nie jestem w stanie pojechać aż tak szybko. No ale zobaczymy, postaram się tutaj pojechać mimo wszystko jak najlepiej, mimo tego, że ten bolid nie jest może jakiś wybitny. Będę starał się tą pozycję utrzymać w pierwszej dziesiątce. Jest atak Rosberga, nie dajmy się mu wyprzedzić, ponieważ no to nie będzie dla nas dobre, jeżeli on teraz odebrałby nam tą pozycję numer 8. Zobaczmy, z tyłu jest jeszcze, widzimy Perez, który chce oczywiście Rosberga tutaj wyprzedzić, i ten nieszczęsny, moi drodzy, słupek. Mam nadzieję, że on nie przeszkodzi mi w tym, abym tutaj pojechał mimo wszystko całkiem szybko. No pierwszy zakręt niezwykle niebezpieczny, trzeba tutaj naprawdę się bardzo mocno skupić na tym pierwszym zakręcie. To jest taki jeden z cięższych zakrętów w całej formule, bo naprawdę trzeba być tutaj bardzo szybkim, trzeba zamknąć wewnętrzną, bo inaczej nam się ktoś wciśnie, jak teraz Rosberg, który jedzie tuż
tuż, tuż za mną i tutaj mam nadzieję, że będziemy w stanie go zamknąć. Jest po raz kolejny walka jeszcze Sergio Perez. No to nie będzie na pewno łatwa, łatwa walka z tymi zawodnikami. Mam nadzieję, że mimo wszystko się to uda, moi drodzy. Prawy zakręt, zobaczmy, bardzo blisko jest Mercedes, bardzo blisko Sergio Perez. Cały czas walka na najwyższym poziomie. Zobaczcie, jak to wygląda, wszystko przepięknie. No i jednak się udało. Ósma pozycja. Utrzymujemy tą pozycję, chociaż walka jest niesamowicie, niesamowicie ciężka, bym powiedział. To jak na razie póki co udaje się to oczywiście wszystko zrobić tak, jak być powinno, moi drodzy. Nie będzie używał Perez chyba DRS-u, jest za to w samochodzie Rosberga, chociaż Perez się bardzo, bardzo zbliża. Jest żółta flaga, mam nadzieję, że gdzieś z przodu ktoś coś tam powymładzał i my będziemy w stanie być jeszcze wyżej, chociaż nie, jednak nic się tam nie dzieje, nie widać przynajmniej nic. Sergio Perez broni swoją pozycję. To jest bardzo, bardzo dobra informacja dla Force Indy, naprawdę bardzo dobrze ten zawodnik się spisuje. No i teraz chyba jest już, oczywiście tutaj widzimy, jest jeszcze blokada przez Rosberga, ale my tutaj mam nadzieję, że będziemy. Zobaczcie, jak pięknie teraz się zachowuje zawodnik Renault, ależ to pięknie zrobił. No jest i Rosberg, trzeba tutaj umieć teraz bronić swojej pozycji. No tutaj znakomicie Nico Rosberg, no wyjechał bardzo, bardzo szybko. Blokujemy, moi drodzy. A i Rosberg opóźnił hamowanie. Nie udała mu się ta sztuka. Wyjeżdża za szeroko na pobocze. No my go tam delikatnie wypychamy, ale oczywiście to jest znakomita, znakomita walka, która po prostu zapiera dech w piersiach. Jest Verstappen, moi drodzy. Verstappen na pozycji numer 9. Więc to dzięki w sumie nam teraz Verstappen wskoczył na tą pozycję. Nie spodziewałem się kompletnie, że tak to wszystko będzie wyglądać. Verstappen na pozycji numer 9, 8 jest Grosjean, jak widzicie. Zawodnik, który będzie jeździł chyba w Haas, jeżeli dobrze pamiętam. Co jak dla mnie szkoda, bo jest francuski zespół, jest Renault, mógłby Grosjean, czyli francuski zawodnik, być w tym zespole. No ale cóż, takie jest życie. Tak to wszystko się kończy. Pewne rzeczy się kończą, pewne zaczynają. No i zobaczmy, jest, moi drodzy, tutaj bardzo blisko, Verstappen jest bardzo blisko, oczywiście Nico Rosberg do hamowania. Tutaj na pewno nie będzie łatwo, czy to się uda, zobaczcie pięknie, ależ tam z tyłu się dzieje, my cały czas walczymy z tymi zawodnikami, no oni także jadą bardzo agresywnie, to pewne. Perez 9. Więc cały czas to wszystko się zmienia na 6. kółku, czyli jeszcze jedno, półtora okrążenia tak naprawdę, no takie niecałe dwa okrążenia na tym torze spędzimy, na tej właśnie mieszance. Teraz bardzo, bardzo wolno w tym zakręcie dojeżdża Sergio Perez. No tutaj na pewno nie będzie łatwo Sergio Perezowi nas wyprzedzić. My tutaj naprawdę stawiamy bardzo wysoko poprzeczkę i to nie jest takie proste. Zobaczymy, czy tu uda się coś ugrać. A i wyjeżdża za szeroko zawodnik Renault. Jest Sergio Perez, moi drodzy, przyblokowany. Przyblokowany jest Nico Rosberg. Sergio Perez, bardzo, bardzo dobrze dysponowany ten zawodnik. Ależ tutaj błąd teraz. Sergio Perez przyblokował zawodnika Renault. I co zobaczy tutaj teraz w lusterku? Oj, jeszcze kontakt z Rosbergiem. To było bardzo niebezpieczne, muszę przyznać, i zobaczymy, jak to będzie w dalszej części. Jest wyjazd na pobocze bardzo wolno, w niektórych zakrętach są, jadą tutaj bolidy no, przeciwnych zespołów. Nie wiem, czemu tak jest, ale miało to miejsce dwukrotnie w Malezji, gdzie po prostu spinałem się z tymi zawodnikami. Mamy system DRS, zobaczmy, ile paliwa jest, całkiem duża ilość. No i tutaj musimy teraz się z Perezem, mam nadzieję, uporać, chociaż to będzie niezwykle, niezwykle trudne zadanie. Będzie system DRS, ale na pewno nie będziemy w stanie tego zawodnika chyba nawet doścignąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczcie, jak szybko jedzie Perez, jak szybko jedzie Rosberg. To jest niesamowite. No, Rosberg bardzo, bardzo agresywnie teraz. No i zobaczmy, czy uda się Rosberga. Ojojojoj, kontakt z Rosbergiem. To była moja wina. To była moja ciężka wina.
jest rozwerk przed nami. Jak to wyglądało w powtórce, nie powiem wam teraz, ponieważ nie chcę się i nie pokażę wam. Nie chcę się po prostu tutaj, no jednak, rozpraszać troszeczkę. Bardzo, bardzo słabo na to hamowaniu. I jest jeszcze Verstappen, więc tak jak to widzieliście, na pewnych okrążeniach tracimy bardzo dużo. To jest taki ogromny, ogromny minus. W ogóle ten bolid nie prowadzi się jakoś rewelacyjnie, muszę przyznać. No i kolejny raz ktoś nas tam z tyłu puka delikatnie. Mam nadzieję, że nic się tutaj więcej nie wydarzy, jakiegoś złego dla nas oczywiście. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale bardzo, bardzo kiepsko wygląda to, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten bolid. Jeździłem Lotusem bardzo mało, przyznam szczerze. Może dlatego też, że jeździłem lepszymi zespołami, które radziły sobie po prostu dużo lepiej. Te bolidy jednak w stawce, no tak kiepsko sobie dawają radę, moim zdaniem. Typ właśnie Toro Rosso i właśnie Renault, czyli Lotus, jednym słowem mówiąc. To jest kiepskie. No zobaczmy, jak blokuje Carlos Sainz, moi drodzy. Jest tutaj na pewno możliwość, moi drodzy, ależ tutaj jeszcze Carlos Sainz popełnił błąd. My pojechaliśmy bardzo szeroko, on także. A więc wymieniamy opony na opony te bardziej twarde. No i wjeżdżamy do alei serwisowej. Zobaczymy, jak to będzie wszystko prezentować się po wyjeździe z boksów. 19 kierowców w stawce, więc zobaczymy. Piętnasta pozycja, tak to powinno się mniej więcej plasować, więc tak to właśnie wszystko wygląda. Moi drodzy, Formuła 1 nie będzie transmitowana w Polsacie, to już doskonale myślę, wiecie, bardzo teraz dobrze jedzie, ależ minął na centymetr, na milimetry w sumie zawodnik Renault, zawodnika z Toro Rosso. Nie będzie już formuły w Polsacie i doskonale o tym już każdy chyba fan Formuły 1 wie. Będzie to oczywiście kanał Eleven Sport, który będzie dostępny i jest dostępny, moi drodzy, na takiej stronie jak telewizjada.net, więc możecie oczywiście tam sobie wejść i tam macie ten kanał jak najbardziej czynny i możecie go oglądać za darmo. Tak jak i inne kanały sportowe niedostępne na cyfrowym Polsacie, takich jak Kanal Plus Sport, N-Sport, Kanal Plus Sport 2 i tak dalej, Eleven Sport, Eurosporty, Polsat Sport, tak samo wszystko się znajdzie, więc możecie oglądać za darmo, ale pamiętajcie o tym, żeby oglądać go na tą stronę, uruchamiać na Google Chrome, ponieważ na innej przeglądarce, takiej jak Mozilla czy Opera, po prostu oglądanie nie będzie możliwe z tego względu, że atakuje nas Verstappen. Z tego względu, moi drodzy, że po prostu nie odczytuje w tych całych flash playerów. I musicie ściągnąć sobie na przykład Google Chrome, który chyba nie będzie stanowił żadnego problemu, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc musicie sobie tą przeglądarkę ściągnąć. Jest pozycja numer 9, jest nie najgorzej, ależ teraz błąd, no i jest szeroko, szczepili się teraz tutaj, ależ blisko, Jezus Maria, jeszcze kontakt z Ricardo, no Ricardo to było niebezpieczne, w ogóle ostatnio bardzo dużo niebezpiecznych sytuacji, moi drodzy, jest i Verstappen 10, no musimy o tą pozycję powalczyć, nie ma opcji, abyśmy odpuścili, atakujemy Verstappena, zobaczmy, jest tutaj, widzimy Verstappen, jednak z tyłu udało się, tak więc jest dalej walka o pozycję w pierwszej dziesiątce, w punktowanej dziesiątce. Tak więc, moi drodzy, możecie sobie oglądać go oczywiście na telewizjada.net, jak wpiszecie w przeglądarkę w Google, na przykład właśnie tę przeglądarkę, w sumie tą, może nie tyle przeglądarkę, bo to jest strona internetowa, możecie oczywiście na Google Chrome, czyli na tej przeglądarce, tą stronę internetową obejrzeć. Wiele osób nie wie o czymś takim, ja się też dowiedziałem niedawno, jakiś czas temu, więc tutaj myślę, że każdy fan formuły będzie jak najbardziej szczęśliwy. Za szeroko wyjeżdżam po raz kolejny. Tak więc, no moi drodzy, no ja wam życzę miłego oglądania. W końcu będziecie mogli obejrzeć to gdzieś, bo jeżeli
na streamach różnego rodzaju się ogląda takie rzeczy, to naprawdę jest kiepsko, a tam jakość jest naprawdę dobra i przede wszystkim w miarę nietnie, więc jeżeli ktoś ma dobry internet, nie jakiś z Kambodży, to naprawdę jest całkiem dobrze, chyba że na przykład są derby Madrytu czy no jest El Clasico i ogląda to milion osób, no to naprawdę jest kiepsko się dostać, bo są limity pewnego rodzaju liczebności, ale z formułą naprawdę nie będzie tak źle, więc wydaje mi się, że będzie po prostu możliwość obejrzenia w miarę fajnej jakości, bez zacięć, więc no wydaje mi się, że będzie po prostu to możliwe jak najbardziej do zrobienia i zobaczmy, jak to będzie wyglądać z walką z Verstappenem. Na razie mamy oczywiście 2 punkty, jest to 10 pozycja albo 1 punkt. Nie pamiętam teraz, moi drodzy, jak to wyglądało. Jest chyba 1 punkcik albo 2. Kurde, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie chciałbym was tutaj wprowadzić w błąd, bo byłoby to co najmniej no nie na miejscu. Nie pamiętam, ile było za... Muszę sobie zobaczyć, nie musicie pisać w komentarzach, broń Boże. Po prostu zawsze zapominam, czy to są 2 punkty, ale chyba 2. Za pozycję numer 10 są chyba 2 punkty. Więc tutaj myślę, że po prostu, że no 10 pozycja będzie pozycją taką minimum. Bardzo trudno mi się jeździć teraz ostatnio. No jest to przede wszystkim spowodowane tym, że ten bolid jest jak jest. Ja nie mogę jakiejś większej prędkości maksymalnej z niego wyciągnąć, bo no po prostu jest to niemożliwe. Chociaż z DRS-em kiedy jeździmy, to nie jest tak źle. To mimo wszystko, jeżeli nie mamy tego DRS-u, to zobaczcie, jak się zbliżają zawodnicy z tyłu. To jest jakaś masakra. Bez najmniejszego oporu w sumie nas wyprzedzają. Ja bym nie chciał, żeby tak było. No tutaj to przyspieszenie też nie jest jakieś rewelacyjne. Więc po prostu trzeba tutaj na pewno się skupić na tym, żeby nie dać się wyprzedzić. To na pewno. Moi drodzy, 10 kółko z tyłu walczy Nastri i Verstappen. To jest bardzo ciekawa walka. Widzimy, że z tyłu także tam jest chyba Alonso, tak jest. Oj, właśnie to jest patrzenie do tyłu. Czyli zagapianie się do tyłu, a potem nie patrzymy, co dzieje się z przodu. Brakuje mi przede wszystkim w tej grze wypadków. Brakuje mi kolizji, brakuje mi na przykład uszkodzonych samochodów. Nie wiem, ten model zniszczeń jest po prostu strasznie, strasznie słaby. I no jest to... ma to pewne znaczenie, tak? Jeżeli te zniszczenia będą dużo, dużo lepsze, no to przede wszystkim będzie ciekawiej wyglądać cała rozgrywka. Będzie więcej uszkodzonych samochodów, będzie częstszy zjazd do alei serwisowej, będzie więcej wypadków. No jest możliwość oczywiście wtedy, jeżeli taka możliwość istnieje, safety cara. W tej grze tego nie ma, niestety. Chociaż pliki, jeżeli zobaczycie sobie pliki lokalne, to safety car jest, ale on nie jest aktywny. A w ogóle ta gra to jest jedna wielka nieaktywność, ale to nieważne. Tak więc, no tak to wszystko wygląda, tak to się przynajmniej prezentuje. Cóż mogę powiedzieć, no cały czas jeżdżę, bo chcę. Cały czas chciałbym, żeby coś się działo, ale ja nie chcę powodować wypadków, byłoby to co najmniej nie na miejscu. Dlatego też, moi drodzy, no musicie oczywiście oglądać takie, a nie inne odcinki, czyli odcinki, gdzie tych wypadków jest bardzo mało, gdzie tych kolizji jest bardzo mało. Pamiętam, że na modach było ciekawiej i tutaj oczywiście chciałbym te mody powgrywać, ale ich po prostu nie ma. Po prostu ich nie ma, moi drodzy, i musicie się z tym najzwyczajniej w świecie pogodzić. Oj, co tu zrobił? Albo to ja zrobiłem w sumie. Wyjechałem bardzo agresywnie, ale no to była walka, nie widziałem go kompletnie, myślałem, że on pojedzie całkowicie innym torem jazdy, ale to było bardzo niebezpieczne. No i jest 11 okrążenie, będzie nam mega ciężko tutaj uzyskać wynik punktowy, to jest prawie że niemożliwe, musimy cały czas odpierać te ataki. Tego paliwa jest na tyle, że możemy sobie włączyć oczywiście bogatą mieszankę. Te opony też nie są w jakimś tam rewelacyjnym stanie, chociaż porównując odsłonę 2013, to naprawdę można by na jednym komplecie w sumie przejechać cały wyścig. Ale tak jak widzicie, no ciężko się tutaj rywalizuje. Fajniej byłoby, gdyby właśnie ten model zniszczeń był inny. Gdyby była taka sytuacja, że na przykład uderzamy w bandę i odpada koło i kawałek skrzydła. Nie, że od razu cały bolid się rozpala, ale koło, kawałek skrzydła, że tylne skrzydło cierpi
że no, części są porozwalane, że woli jakieś tam rysy ma i wygniecenia, to byłoby ciekawe, naprawdę bardzo fajne. Ja wiem oczywiście, że to też wymaga od Codemasters całkowicie przebudowania modelu zniszczeń, ale no nie oszukujmy się, oni na to myślę, że tutaj no, powinni tym swoim... Widzą mój kontakt! Jeszcze zobaczcie, jak uderzył nas Verstappen, powtórka, chciałbym to zobaczyć. Zobaczcie, jak to wyglądało, jest, tutaj widzimy Verstappen, tak więc zobaczmy, jak to wyglądało z samochodu, oczywiście Verstappena i dokładnie uderzenie, moi drodzy, perfidne. Jeszcze pretensje do Felipe Nasra. No, chciałbym, aby Verstappen tutaj odpadł w tym wyścigu, bo naprawdę to kiepsko wszystko się prezentuje. Jest system DRS, ale to mało co nam da, moi drodzy. 12 kółko, Verstappen jest przed nami. Niestety, w takiej, a nie innej sytuacji, no myślę, że odparlibyśmy te ataki. Ale no, nieciekawie to wygląda, nieciekawie. Verstappen przed nami na pozycji numer 10, więc odbiera nam te ukochane punkty. No chyba, że Verstappenowi coś by się stało, no byłaby to oliwa sprawiedliwa. I nie mówcie mi, że wiele sytuacji faktycznie jest może z mojej winy, z mojego niedopatrzenia, że wiele rzeczy się takich różnych dzieje, ale moi drodzy, no SI też nie jest za bardzo inteligentny i nawet w wielu przypadkach moglibyśmy czegoś uniknąć, no to SI po prostu wtrynia się w nas, albo blokuje, albo jedzie bardzo wolno, zbyt wolno, czasami zbyt szybko i tak to właśnie wszystko wygląda. Ogólnie rzecz biorąc, SI jest dużo bardziej agresywne i to mi się podoba jak najbardziej, ale fajniej byłoby, gdyby mniej więcej utrzymywali nasze równe tempo. Gdybyśmy mogli to tempo dostosować do właśnie SI. Ja wiem, że gdybym miał na przykład kierownicę jakąś fajną, to mógłbym utrzymać idealnie ich tempo i ich wyprzedzić, walczyć z nimi na najwyższym poziomie i przede wszystkim nawet w takim bolidzie, ale nawet w bolidzie słabszym, ale wydaje mi się, że no teraz w obecnej sytuacji nie jestem w stanie po prostu tej kierownicy sobie zakupić, trochę brakuje kasy, może tak powiedzieć. Szkoda w ogóle pieniędzy mi przede wszystkim na kierownicę, mam trochę innych ważnych wydatków. Zobaczcie, ktoś jest w alei serwisowej, więc może uda się być w pierwszej dziesiątce. Jestem dziesiąty, super, byłoby ekstra wskoczyć jeszcze wyżej. Chociaż wiem, że to jest mało prawdopodobne, ale kto wie, może tam coś z przodu się wydarzy, może jeszcze Verstappen straci moc, może uszkodzi mu się skrzynia biegów, może akurat coś się wydarzy. Dziesiąta pozycja, ktoś tam w alei serwisowej jest, dopiero wyjechał, Carlos Sainz chyba to jest, moi drodzy, a my na 13 kółku mamy delikatną przewagę, fajnie byłoby jej nie stracić, to jest bardzo ważne, 2 sekundy. Tam z tyłu walczą zawodnicy, więc to jest oczywiście dla mnie bardzo dobra, sytuacja. No i myślę, że będziemy w stanie tutaj naprawdę pojechać jeszcze jedno w miarę szybkie kółko, które pozwoli nam, mam oczywiście taką nadzieję, no utrzymać tą pozycję przed Carlosem Sainzem, czyli to jest tutaj, myślę, pozycja właśnie 10. I punktowana pozycja, którą tak bardzo chciałem. No jeżeli na tej długiej prostej nikt nas już nie wyprzedzi, to myślę, oczywiście na kolejnym kółku, to myślę, że powinno się jak najbardziej udać. Moi drodzy, tematów jest naprawdę bardzo wiele tematów, o których ja mógłbym z wami porozmawiać, dotyczących formuły, tego co się w formule wydarzy, całkowicie odmieniona sesja kwalifikacyjna, ale ja uważam, że wy powinniście sami o tym poczytać na dzielpasje.pl, możecie wejść na tą stronę, ja ją bardzo polecam, często nie jestem, w sumie codziennie przeglądam najnowsze informacje ze świata formuły, te nowe ulepszenia typu jakieś tam na przykład osłona głowy, według mnie jest to, nie wiem, no może wielu osobom się to spodoba, mi się to osobiście nie podoba. Ja uważam, że powinna ta formuła być po prostu mimo wszystko niebezpieczna. W jakiś tam sposób tak bezpieczeństwo tej formuły jest bardzo duże. Z całym szacunkiem, ale nawet całkowita osłona głowy kierowcy przy uderzeniu, które zainkasował Bianchi, nie miałoby racji bytu i po prostu wszystko poszłoby no jak zapałka, pękłoby jak zapałka, a jeżeli nawet by nie pękło, to
to moi drodzy, uwierzcie mi, że ten zawodnik na pewno by nie przeżył takiego mocnego uderzenia z takiej prędkości. To jest taka siła zatrzymania w ułamku sekundy, że cały organizm dostaje takiego wstrząsu, że mózg się rozpada dosłownie. Vettel zwycięzcą, tak jak czytałem, taki może niezbyt miły komentarz, ale całkowicie prawdziwy, osoba, która naprawdę ma o tym bardzo dużo pojęcia, musimy bronić swoją pozycję, bo jest ciężko teraz, to Bianchi i tak by zmarł, więc tutaj te nadzieje nasze były po prostu strasznie bierne i to jest po prostu sytuacja, w której no nie dało się już nic niestety zrobić. Będziemy na pewno jeszcze atakować Carlosa Sainza. Mam nadzieję, że mi się ta sztuka, moi drodzy, uda. Zobaczmy, jest tutaj, widzimy walka z Carlosem Sainzem. O Jezus Mary! Co tu się wydarzyło? Oczywiście ktoś powie, że nie zostawiłem mu miejsca, ale moi drodzy, w realnym świecie on by odpuścił. On by odpuścił, aby wyjechałby na pobocze. Ja też walczyłem o pozycję. Nie wiem. Można by to cofnąć i zobaczyć to z jego perspektywy. To myślę, że byłoby całkiem w porządku. Zobaczcie, ja tu jestem teraz już z przodu. No jestem ewidentnie z przodu. Nikt nie wmówi mi, że to była moja wina. Nikt mi tego nie wmówi. To jest po prostu... Tak właśnie jeździ SI w tej grze. Nie zawsze. Niestety zawodnicy w realnym świecie nikt by tutaj miejsca nie zostawił. Taka jest prawda. Każdy walczy o punkty. Zobaczcie, ja jestem z przodu całym bolidem. Calutkim bolidem. W tej sytuacji będziecie to widzieć doskonale. Jestem przed nim calutkim bolidem. No i on teraz powinien po prostu odpuścić albo wyjechać na bok, skoro nie ma miejsca. I... Nie wmówicie mi, że to jest moja wina. Ewidentnie wina tego zawodnika. Zobaczcie, odbijam już na prawo, bo oczywiście no tak chcę zachować optymalny tor jazdy. I ten zawodnik powinien na tyle zwolnić, żeby po prostu dać mi miejsce, no bo... No przepraszam bardzo, albo teraz po prostu odbić. No a on ewidentnie wjeżdża we mnie na ostatnim w sumie zakręcie. Tu jeszcze kontakty zawodników. Haj, no niestety tak to wygląda. Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.